W dzisiejszym filmiku progres na siłowni w celach sylwetkowych. I zaraz wam o tym opowiem. Tylko najpierw przeniosę się w miejsce docelowe, więc za momencik jesteśmy. Siemaneczko. No to co? Zabieramy się za tą progresję na siłowni. Robimy tak. Pierwsza rzecz. Co ważne, zwiększamy obciążenie na sztandze w danym czasie. Coraz cięższy ma być ciężar. I to jest pierwsza metoda. Bardzo prosta, nic tutaj trudnego. Czyli na przykład, jeżeli robiłeś 100 kg na martwy ciąg na 5 ruchów, w 5 seriach, dokładasz powiedzmy 5 kg, masz 105 kg. No i dążysz do tego, żeby znowu wykonać 5 serii po 5 ruchów. Taki najprostszy przykład. I teraz mamy zmniejszenie czasu przerwy między seriami, też fajny przykład. Nic jakby nie trzeba tutaj tłumaczyć, to jest po prostu kolejna rzecz. I mamy teraz tak, zwiększanie serii w tygodniu danego ćwiczenia, zwiększanie ilości powtórzeń, wiadomo, kolejna metoda progresji, wydłużanie fazy ekscentrycznej, też kolejna metoda. I teraz może z takich fajniejszych, czyli po prostu robienie tym samym ciężarem w takim samym czasie, tyle samo powtórzeń, ale poprawianie techniki, czyli udoskonalanie techniki, bo technikę powinniśmy mieć poprawną, udoskonalanie techniki i później robienie tego ćwiczenia z większą mocą, większą siłą i z większą szybkością wykonywania ćwiczenia. I teraz tak, to są bardzo ważne czynniki. Progresja na siłowni jest kluczem do zbudowania sylwetki naturalnie. Jeżeli jesteś początkującym, to oczywiście to też jest bardzo ważne, ale początkujący mają dużo, dużo prościej do zbudowania jakiejkolwiek masy mięśniowej, no bo po prostu ciało nie jest zdolne, nie jest przyzwyczajone do wysiłku i nie potrafi się do niej i dopiero zaczyna się do niego adaptować, czyli buduje mięśnie. Później wyjście ze strefy komfortu na treningu, czyli progresja, jest jedyną rzeczą, która w treningu oczywiście, do której musicie dążyć, bo inaczej się po prostu nie da. Chyba że jesteście na sterydach. Wtedy troszkę to inaczej działa. Było nawet takie fajne badanie, w którym bardzo ciężko trenujący natural był porównywany do osoby na testosteronie. No i osoba na testosteronie, nie ćwicząc, zbudowała więcej masy mięśniowej niż ciężko trenujący natural, więc odpowiedzcie sobie sami. No i co? To jest naprawdę klucz, bo bez tego to jest naprawdę kluczem. Progresja jest naprawdę bardzo ważna. I ja tutaj się opowiem troszkę z mojego doświadczenia, jak to wygląda. Ja przez półtora roku straciłem po prostu na siłowni, chodząc i pompując mięśnie, bo tak było w internecie, kiedy gdzie oglądasz. Nie potrafiłem po prostu znaleźć dobrego kontentu, który jest wiarygodny. Oglądałem fejkowych naturali albo osoby na bombie i nie wiedziałem, nie miałem tej wiedzy co teraz i nie wiedziałem, że w ten sposób nie zbuduję mięśnia naturalnie. No a wy dzięki temu filmikowi może nie popełnicie mojego błędu, bo o to chodzi. Osobą mądrą jest ta, która potrafi się uczyć na błędach innych, więc korzystajcie, proszę was. Będziecie piękni. I to właśnie jest dowód na to, że bardzo dużo osób, duży procent osób na siłowni wygląda jakby faktycznie coś ćwiczyła, ale tylko malutki procent osób wygląda naprawdę bardzo dobrze. Chodzi o naturali ciągle, tak? Naprawdę bardzo dobrze, no bo po prostu wiedzą jak wyjść, umieją wyjść ze strefy komfortu. To jest najważniejsze. Jeżeli nie wyjdziesz ze strefy komfortu, nie zbudujesz mięśni. I teraz pokażę wam kilka takich fajnych przykładów. Dwa będą takie dosyć proste i jeden będzie na temat przysiadu, jak progresować z formą wykonania, czyli z techniką i formą też, czyli zaczniemy może od przysiadu. Zaczynamy od przysiadu. Pierwsza wersja z podkładką pod pięty. Jeżeli nie jesteśmy zbyt mobilni, stopy na szerokość bioder, troszkę szerzej, delikatnie na zewnątrz, wpięty brzuch, wpięte pośladki, wzdech przeponą, klatka otwarta i siadamy.
zaczynamy ruch w biodrach. Teraz, gdy już jesteśmy, troszkę potrenowaliśmy, chcemy sprogresować, usuwamy podkładkę i robimy tak samo. Teraz kolejną wersją przysiadu jest przysiad z kettlem bądź z hantlą. Bierzemy kettle bądź hantlę, ustawiamy się dokładnie tak samo i z kettlem przy ciele siadamy. Pamiętajcie o brzuchu, plecach prostych, kolana na zewnątrz i wciskamy tyłek między kolana. Teraz kolejny upgrade, front squat. Sekwencja ruchów dokładnie taka sama, tylko po prostu mamy już ciężar. Ostatnia metoda, czyli już przysiad ze sztangą na plecach. Ustawiamy się, brzuch spięty, pozycja stabilna, dech przeponą. Patrzymy, znajdujemy punkt na podłodze, żeby głowa była przedłużeniem kręgosłupa. I siadamy. Pamiętajcie, że głębokość siadu zależy od waszego kośca, ale także od waszej mobilności, nad którą można pracować. Więc ja nie jestem jakiś super mobilny, ale mimo wszystko ten przysiad potrafię w niezłym stopniu zrobić. Ale pamiętajcie, pracujcie nad mobilnością, bo to jest bardzo ważne i zapobiegniecie kontuzjom w przyszłości. I w podobny sposób progresujemy przy innych ćwiczeniach, czyli zmieniamy formę, żeby było coraz ciężej. Na przykład przy drążku można podciągać się z podskokiem i skupić się na fazie negatywnej, czyli na opuszczaniu. I tak możemy progresować, później możemy dowieszać ciężaru na biodrach. I na przykład w pompce możemy zacząć od pompki na kolanach, później pompka klasyczna, później pompka z nogami na podwyższeniu, zwiększamy oddziaływanie siły grawitacji, więc jest ciężej i później możemy progresować z jakimś obciążeniem na plecach. Także to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że dobrze zobrazowałem to, co miałem na myśli. Także dzięki za oglądanie i na razie.